Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że mamy naszą rodzinę Zoomową, że jesteśmy grupą osób, które wiernie zatrzymują się przy Słowie Bożym codziennie. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”. Zawsze ilekroć rozważam ten fragment, widzę ogromny uśmiech Maryi. Kto jest osobą, o której Jezus może powiedzieć, że w sposób najdoskonalszy słucha Słowa, słucha Jezusa i wypełnia to, co On mówi? Właśnie Maryja. Chcę Was zachęcić, abyśmy ciągle zadawali sobie ten błogosławiony trud, jak ja w moim życiu, będąc mamą, tatą, osobą samotną, księdzem, osobą świecką konsekrowaną, jak ja mogę odpowiedzieć na to pragnienie Jezusa, aby Słowo Boże kształtowało moje życie. I dzisiaj chcę się z Wami podzielić sposobem, który podejmuję z pewną grupą fantastycznych osób w Łodzi. Mamy zeszyt. I w tym zeszycie ja piszę sobie codziennie fragment z każdego czytania, a więc z pierwszego czytania, ten, który mnie najbardziej poruszył. Fragment psalmu, fragment Ewangelii. Chcę, aby Bóg podkreślał w moim sercu najważniejsze dla mnie rzeczy. O to zawsze proszę Ducha Świętego. Zachęcam Was, byście szukali swoich sposobów. Być może ten sposób rozważania porannego słowa, zapisywania i potem chodzenia cały dzień w sercu z tym fragmentem będzie dobry dla każdego z Was, dla kogoś z Was. Mam nadzieję, że znajdujecie swoje sposoby. Pomódlmy się do Matki Bożej, tej, o której Jezus mówi, błogosławiona, która słuchała Słowa Bożego i zachowywała je. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia. Jeśli ktoś z Was jest z Krakowa albo z okolic Krakowa, to dzisiaj tam się wybieramy i w parafii Matki Bożej Zwycięskiej będziemy mieli Eucharystię i koncert o godzinie 19:00. Rozpoczynamy koncert, Oddycham na nowo. Zapraszamy Was serdecznie do wspólnej modlitwy i przypominam również o różańcu. O inicjatywie Modlimy się razem, którą kierujemy do dzieci, macie podlinkowaną playlistę różańcową. Ciągle przypominajcie dzieciakom, że październik to jest miesiąc modlitwy różańcowej. Lajkujemy, wysyłamy do jak największej ilości osób. Dobrego dnia z Panem Bogiem.